Już. Dzień dobry, witamy wszystkich kolegów. Chcieliśmy teraz rozpocząć rozdawanie nagród za loty od 1 do 4 i też ze wspólnego gonika Szczelec, jak i roczne. Także zapraszamy tu na trybunę, troszeczkę się nam pogoda poprawiła, mam nadzieję, że nie zmarzniecie. No, pogoda się poprawiła, też przybyło gości trochę, zobaczmy. Tak trochę nieśmiało stoją daleko, ale może podejdą bliżej zaraz. Tu mamy te nagrody, które ufundował firmy, przypomnijmy, sklep dla hodowców.pl, Belgika de Wert, jej przedstawiciel, gołębie odrzutowe, Paweł Sławek, oni tam są. Tutaj też mamy kolegów ze Słowacji, Paweł Lowce sklep, z OPL, też gołębie odrzutowe, Karma firmy Paloma. No to są wszystko sponsorzy, którzy też między innymi właśnie tutaj mają nagrody dla uczestników tej rywalizacji. Zespół się przygotowuje. Zobaczmy skład. Nie będę wymieniał jakich. Rozpoczniemy może. Każdy może zobaczyć. Gołębie roczne. Podejrzewam, że nie ma tutaj tych uczestników, no ale przeczytamy. I tak. Pierwsze miejsce gołębie roczne miał kolega Dawidziuk Waldemar, to był pierwszy lotnik. No ale kolegi nie ma, to mu prześlemy pocztą. Drugie miejsce gołębie roczne miał Kantorowicz Tomasz. Nie wiem, nie ma chyba go, też znam i to z naszego działu, może później przyjedzie. I trzecie miejsce miał kolega Marcin Smalec, gołębie roczne, ale też podejrzewam, że go nie ma. Później mieliśmy konkurencję na wspólnym gojniku Strzelec, to były gołębie zaciemniane. Może rozpoczniemy od przylotu gołębi z finału. I tak, pierwsze miejsce, lot finałowy z miejscowości Złotoryja, 660 km to było. Przepraszam, 366. I to jest pierwsze miejsce zajął gołąbek kolegi Eugeny Gutz z Niemiec. Zapraszam kolegę po odbiór nagrody. No ten kolega jest akurat. Akurat jest. Gratuluję. Dziękuję. I życzę dalszych sukcesów. Poprawiliśmy też. I drugie miejsce na wspólnym gołębniku Strzelec z lotu finałowego wylądował gołąbek kolegi Tarasiuk Jerzy, gołąbek o numerze 1. Pewnie miał być pierwszy, ale był drugi. Też nie ma. A, jeszcze Genio, wróć się po dyplomik jeszcze. Ktoś trąbi. To Zbyszek się bawi. Zbyszek się, gdzie bagietka tu jest? Tak, jeszcze właśnie tu mamy kubki takie na kawę i piwo. Grzańca. Które zafundował tutaj Eduard Buczek ze Słowacji. Skąd ty kawę weźmiesz tu? No może znajdziemy. Na grzańca. Łotką na pół. Tam jeszcze później, kolega patrzył, gdzie kasa jest, kurde jeszcze. Później kolejną konkurencją, też wspólny gołębnik Strzelec, nagradzaliśmy lotniki. Tak, pierwsze miejsce na wspólnym gołębniku Strzelec zajął gołąbek kolegi Adriana Piwowarczyka. Zapraszamy tu serdecznie kolegę. Wielkie brawa! Gratuluję. Jeszcze tutaj załącznik. A dyplomu nie ma do tego? Jest. Czekaj, Adrian, bo jeszcze dyplom. Portfel może. A, portfel może zostawimy. Gratulujemy. Później tak. Drugi lotnik na wspólnym gołębniku Strzelec. Zajął gołąbek kolegi Pawlikowski, Andrzej i Jan. Nie ma kolegów Pawlikowskich. To nic, przekażemy im innym razem. I trzecie miejsce to jest gołąbek Tarasiu Jerzy. Właśnie ta jedynka, która była druga, no ale też kolegi nie ma. No to fanfary dla zwycięzców. Teraz rozpoczynamy wspólny gołębnik Giewont, tegoroczna rywalizacja. Pierwsze miejsce zajął gołąbek kolegi Wojtek Kusiński. Pewnie go też nie ma, to jest pierwszy lot Sośnicowice.
Drugie miejsce kolega Korszla Zbigniew. Też pewnie go nie ma. No niestety dzisiaj mamy taki dzień, że mało. Trzecie miejsce z lotu Sośnicowice zajął kolega Ośko Hubert. Też nie ma go. Dyplom za czwarte miejsce to jest dyplom? Tak, jest dyplom i jeszcze załącznik tam do dyplomu. Bida. Mam nadzieję, że nie przepijecie. To jest. To jest. Nadzieja zawieść nie może. Dokładnie. Piąte miejsce z lotu Sośnicowice kolega Budzianowski i Jóźwicki. Nie ma ich. Weź podłóż. Zrobimy się kolejny lot. I tak, drugi lot, który się odbył tutaj u nas na wspólnym Gemniku Giewont. Lot ze Strzelc Opolskich. I tak, pierwsze miejsce z lotu Strzelce Opolskie zajął gołąbek kolegi Chochuł Adrian. Gołąbo numerze 1414. Wielkie brawa dla lodowcy. Gratuluję. Czekam jeszcze dyplom i załącznik. Proszę, jeszcze dyplomik. Masz ten dyplom tam? Już. Sekundkę. Troszkę się mniej bardzo. No tutaj Łukasz szuka tutaj. To nic. Zaraz tam znajdzie. Nie były ułożone po kolei. No, ale czasu jeszcze mamy. Dokładnie. Głębi póki co zobaczmy. Nie ma, ale za to nam się tutaj rozpogadza. Przed chwilą padało, ale teraz już przestało. Natomiast około 14 się spodziewamy głębi. Jeszcze czasu mamy dość dużo. Adrian, proszę bardzo. Gratuluję. I tak, drugie miejsce z lotu Strzelce Opolskie, również gołąbek kolegi Wojtek. Wojtek Kusiński, ale go nie ma. Trzecie miejsce z lotu Strzelce Opolskie, gołąbek kolegów Sufner. Zapraszamy tych kolegów, bo widziałem, że byli. Widziałem, tak. Gratuluję. Czeka jeszcze dyplom i załącznik. Dyplom już nie dawałem? Nie, dałeś tylko to. Powal, pisze sobie. Nic się nie dzieje, mamy czas. Mamy, proszę, jeszcze sekundkę. Widzimy. Mało niestety jest osób, które odbierają. Są tylko ci, co zdołali dojechać. Zawsze, kiedy był finał, w weekend było lepiej, a teraz no, a to nic. Czwarte miejsce. Chyba też czwarte. Czwarte miejsce zajął również gołąbek kolegi Henka de Werda z lotu Strzelce Opolskie. Gratulujemy. Prosimy przedstawiciela tutaj. Paweł Sławek idzie. Dobra. Teraz ten załącznik już jest niebezpieczny. Tak, teraz ma, już nie. Ale kieszenie ma wypchane, zobacz, już nie dawaj tego załącznika. Pieniądze. Ma wypchane, tak, zobacz. Zaraz weźmiecie. I tak, kolejnym lotem. Rozdaliśmy już nagrodę, ten piąte miejsce? No ze wcześniejszym. Piątego nie, czwarte tylko. Czwarte było, piąte jeszcze dyplom będzie jeden. Właśnie. Jeszcze sekundkę. Piąte, Wysocki Weber. Aha. I piąte miejsce zajął duet kolegów Wysocki Weber. Też ich chyba nie ma, to odkładamy. Uzupełnijcie sobie. Nie grają. No właśnie, teraz chwileczkę. Pograją tutaj. Fanfary. Wysocki, fanfary. Tak. Telefon. No właśnie. Chyba się już rozładował, będzie spokój. Kolejnym lotem, jaki odbył się tutaj na wspólnym Gemniku Giewont, był lot z miejscowości Oława, to jest około 240 km tutaj do nas. I tak, pierwsze miejsce z lotu Oława zajął gołąbek kolegi Chojnowski Radosław. Nie wiem, czy jest taki kolega, nie ma. Nie ma. Później tak,
Kolejny gołąbek, drugie miejsce, kolegi Werbek Sasiński. Wielkie brawa dla kolegi. Gratuluję. Proszę chwilkę zaczekać. Gości dyplomik. Kolega z Wałcza przyjechał. Ile miałeś kilometrów? 730. 730. Dziękuję. No, trochę dalej ode mnie. I tak. Trzecie miejsce z lotu Owałowa zajął gołąbek kolegi Szklarz Marian. No nie ma go. Podejrzewam, że też kolega go nie ma. Z Warszawy, okręgu Warszawa. Później czwarte miejsce, masz Łukasz dyplom? Z lotu Oława. Chyba Zbyszek Oleksiak? Tak, dokładnie. I czwarte miejsce z lotu Oława zajął gołąbek kolegi Zbyszka Oleksiaka. Wielkie brawa. Moje lubią czwarte miejsca, także... Ten gołąb chociaż poleciał na finał? Poleciał. Poleciał. Załącznie mała różnica od pierwszego, także... Gratulujemy Zbyszkowi. Który ten Werbek Sasiński? Nie wiem. I tak, pierwsze miejsce z lotu Strzelin. Czuję jeszcze, piąte miejsce jeszcze. Aha, przepraszam jeszcze, wyrywałem się za szybko. O, właśnie. Przepraszam, jeszcze tak. Piąte miejsce z lotu Oława zajął gołąbek kolegi Forisz Mateusz. No nie ma. Ja też nie ma kolegi. No nic, poczekamy na niego z dyplomem i z załącznikiem. I tak, pierwsze miejsce jest to czwarty lot, czyli ostatni przed lotem finałowym. Miejscowość Strzelin zajął gołąbek również kolegi Werbek Sasiński. Bardzo prosimy tutaj kolegę do nas. I kolejny gołąbek, drugie miejsce zajął również kolegi Forisz Mateusz. Ale tego kolegi też nie ma. No nic, będziemy wysyłać pocztą. Trzecie miejsce z lotu Strzelin zajął gołąbek kolegi Bittner, Arkadiusz i Grzegorz. Też nie ma. Też nie ma. Później mamy dwa dyplomy, czwarte, dwa dyplomy, piąte miejsce. Dokładnie. I tak, czwarte miejsce z lotu Strzelin. Nie, to jest ten, to jest ten, co nam psuć będzie tutaj. Kibicuje nam już tutaj od kilku rana. Dni. No nie od rana, od kilku dni. I tak, czwarte miejsce z lotu Strzelin zajął gołąbek kolegi Niżnik Tadeusz. Też go nie ma na razie, no to zostawimy mu. Weź, żeby nie uciekł ten dyplom. Piąte miejsce z lotu Strzelin, gołąbek kolegi Budzianowski i Jóźwicki. Też nie ma kolegów, bo wcześniej też ich nie było. No i myślę tyle, może jak ktoś dotrze, no to jeszcze dokończymy rozdawanie na razie. A te poczekamy na pół, jak przylecą jednak, nie? No myślę, że tak, no. Chyba, że będziemy typować, Krzysiu. No to tutaj zaczniemy. Także nic. Wielkie brawa dla wszystkich, no i fanfary.